Żadnej prady nie stawiam, a kupuję mieszkania, aby właśnie w takich czasach te szmaty nie płakać. Jak wpłacam trochę siana, to nie mówię ile na co, indywidualna sprawa, taki jestem wychowany. Kurwa, znowu zapomniałem maski, bo tylko szczere słowa kładę na bić w śnie idealnym. Te same hajsy wpłacają także bez nominacji. Dwa kredyty, dom, żona, dzieci, cię ciężko wtedy nie przespać. Jak i tak głos się jeży, słowa stają w gardle. Bła, właśnie straciłeś pracę. Na schodach mijasz sąsiadkę, a w telewizorach jej mówią, że to podejrzane, że z dzieckiem wyszedłeś do słońca na spacer, a przecież przedszkola zamknięte są nawet. Jesteś chory, jesteś słaby, twój organizm nie da rady. Zostań w domu, chuj w kontakty, to jest czas, byś wszystko stracił. Wszyscy klaszczą, powtarzamy, celebryci, wielkie gwiazdy. Jesteś chory, nie masz władzy, twój organizm nie da. Małolaci dają straksy do akcji, ty zarobisz tyle może za 5 lat i ziomuś nic złego w tej sytuacji dorzuci przypowieść o wtowym groszu, ogarnij. Część z nich to zwykłe banany, więc obierz kierunek na los swój, na rozwój. Spytaj czy wszystko umamy, a YouTube to tylko mamy po polsku. Dzieci resortu wam robią programy, my was już wychowamy na standard. Leki, depresje, zamknięcie, najbardziej mi szkoda tych chorych na raka. Lekarz i pielęgniarka są jak kolejna ofiara, choć wirus to nie ich oprawca. Bo klęczą firmy, pada życie, jak Kaczyński pod pomnikiem. Zagrożenie jest tak wielkie, ale wyleczysz się jak masz legita. Ja trzymam kciuki jak mordę na psach, żeby w topce była ta 16 wiadomka, ziomal, to prosta sprawa. To mam nie promować, pomagać. Nominuję na pierwszej linii. Wraca do ciebie nominacja sprzed nie wiadomo ilu lat, nawet nie pamiętam. Pierwsza osoba Adam Oester Ostrowski. Druga linia frontu nominuje Kaliego, nominuje Tau. Liczę, że rzucicie trochę światła na całą tą sytuację. Trzecia linia nominuje mojego serdecznego kompana Kubę Stemplowskiego. Nominuje duet producencki Hejs. Nominuje Oskara z problemu jako wytypowanego z grupy Anti-Hype. Bang.